No, witam Was ponownie serdecznie. Wtajemniczoni podróżujący wiedzą, gdzie jestem. Nie wtajemniczonym mówię, że właśnie parę chwil temu, jest przed 5:30, wysiadłem z pierwszego pociągu LKA i dojechałem do Skierniewic. Dzisiaj kolejna wycieczka piesza, a celem Bolimowski Park Krajobrazowy. Jest kilka rezerwatów, chciałbym dotrzeć do wszystkich, a przynajmniej do 4 z nich, do rezerwatu Rawka. Chociaż na pierwszy ogień chyba pójdzie rezerwat Kopanicha, rezerwat Rawka, rezerwat Ruba Chlebacz. No zobaczymy, co dalej mi się uda osiągnąć. Także w drogę. No i już opuszczam Skierniewice. Idę chyba ścieżką rowerową, można potraktować to też jako chodnik, wzdłuż drogi 705. Zdążyłem też już zasięgnąć informacji w sieci i chyba się to potwierdzi, że ta ścieżka wzdłuż drogi prowadzi aż do samego Bolimowa, więc nie ma dramatu. Oczywiście ja będę wcześniej schodził w bok, w różne przestrzenie, ale jeśli mnie znajdzie, będę mógł wrócić. Mam fajną alternatywę. No i oczywiście dla Was wszystkich na wycieczki rowerowe jak najbardziej świetna sprawa. Trochę mży od czasu do czasu. Teraz akurat w tej chwili nie kapie, ale no raczej szaro, buro i ponuro. Przynajmniej na razie ten dzień się rozpoczyna. Cóż, maszeruję dalej. No i nawigacja poinformowała, że jestem niby w rezerwacie Kopanicha. Jednym z moich elementów, punktów mojej wyprawy, do jakich chciałem dotrzeć. Zatem skręcam w las sobie. Mam nadzieję, że się nie pobłądzę. Tutaj. O! Tu jest co? A! Szlaban! No to chyba dobrze trafiłem. Bo pewnie szlaban, żeby do rezerwatu nie wjeżdżać. Więc może być chyba trafiony, zatopiony. No pięknie tu jest, pięknie. Spokój. Tam gdzieś jeszcze w oddali jakieś auta jadą od drogi, jak się oddaliłem w tle gdzieś, ale pięknie tu jest naprawdę. Ścieżkami tylko łazić, prawda? Zobaczymy, co tutaj jest. Człowiek ślepy to musi zbadać w inny sposób. Aha. Ciągle w dół. Ciągle w dół. Oj, drzewo. Ja pierniczę, to sam myśliłem. A to nie ma co się patyczkować. Jakiś chaszcze blazł. Pewnie z nich nie wyjdę. Jeszcze w dół? Gdzie to idzie? Chodź się, proszę.
Oj. Oj, może tutaj w górę pójdziemy. Oj, nogi mi się rozjechały prawie. Zielono, cisza, spokój. No, cisza względna, bo jakiś lekki szum wiatru w koronach drzew i ciągły śpiew ptaków. O, nawet tablicę znalazłem, jak się cofłem. Czy cofnąłem, przepraszam, polska mowa. Trudna być. O. Będzie numer, jak się okaże, że co innego tablica mówi, że to jest jakiś inny rezerwat, chociaż nawigacja mówi, że to co mówi. Ja pierniczę, to może być ciekawe. Dobra, trzeba wrócić chyba na tą ścieżkę i kierować się dalej do Doliny Siwicy. Dolina Siwica, rezerwat. Kawałek ścieżką i potem w lewo, jak to pokazuje nawigacja. Czyli wracamy do drogi. O, tam był ten mój pierwszy rezerwat. Tu idzie. Tam są skierniewice. Ja szedłem w tą stronę. Tam jest ścieżka. Dosłownie kawałeczek wyszedłem i teraz każe mi skręcić po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 705 w lewo. Jakby jadąc do Bolimowa, no to skręcę tutaj, pójdę. Jeszcze ponad 6 km mam. Ja powiedziałem chyba Dolina Siwica, ale to jest Polana chyba Siwica. Tak się chyba to określa. No to idę. Cholera. Słońca nie ma, ale siąpi, jest ciepło. Ponad 20 stopni. I duża wilgotność względna powietrza. Jestem cały ulepiony. Dobrze wziąłem koszulkę na zmianę. Może w połowie dnia se zmienię. Albo pod koniec, jak będę miał wracać. Gdzieś może głupi czuły. Tam dworzec jest montowany, więc nie wiem, czy jest to, ale to, żeby się obmyć trochę. Zobaczymy. Idę szutrową drogą. Już 2,5 km i tak będę szedł. Zobaczymy, co będzie dalej. Gdzieś tam przede mną przed chwilą słyszałem jakiś motor w oddali, więc nie wiem, czy będą jakieś osiedla, czy jakaś inna droga będzie się krzyżować. No i prawie cały czas siąpi. Was mniej, was więcej, ale ptaki śpiewają. I upajam się tym spokojem. No i forma rośnie przy okazji. O to chodzi. Nie było śmieszne. Kałuża. Idę taką jakąś taką leśną, jak ja też się śmieję, tam sobie to w myślach nazwałem, autostradą. Już ze 2 km, bo skręciłem lekko w prawo z tamtej wcześniejszej drogi. Leśna autostrada, jeden samochód przyjechał. Wtedy co mówiłem, że jakiś motocykl, chyba był, pewnie też tutaj coś przyjechało, na razie więcej niż go nie ma. I tak sobie idę. Tylko śpiew ptaków, droga i ja i moje myśli. Tak sobie idę i tak właśnie przechodzę i słyszę, że jakoś tak dźwięk mi się rozkłada. Patrzę, tutaj właśnie jakieś drzewo leży podścinane. Pniaki z jednej, z drugiej strony. Tutaj też. O.
zapach czuję ściętego drzewa. O, po jednej, po drugiej stronie słyszę, bo inaczej się dźwięk rozchodził. O, tu wysoko. O. A zapach jest piękny takiego drewna. No dotarłem według nawigacji do tej polany siwicy i chciałem tu skręcić w las. Tylko co próbuję skręcić w las, to jakieś kujące świństwo. To może nie świństwo, no po prostu wośliny. Już mam tak jedną łydkę pokutą, że nie. Także do punktu dotarłem, ale tam wchodzić nie będę do lasu. Teraz jakaś droga przede mną, z tego co słyszę, bardziej ruchliwa. Zobaczymy co to jest, chyba że będzie tam jakaś inna ścieżka od tej drogi. Jak dojdę, będzie w bok, to może tam sobie poszwędam się. Zobaczymy. W każdym razie tutaj na przełaj nie pójdę w las, bo pełno kujących jakichś rzeczy jest. A ja w krótkich spodenkach jestem, no bo lato, no. No niemniej jednak spacer jest dobry i nawet zmęczenia specjalnie nie czuję. Wypiłem na razie tylko 1,5 litra, więc nie ma dramatu. A naprawdę, szło mi się całkiem sympatycznie, poza dwiema kałużami, jakie trafiłem, jest ok. Da się zejść tutaj, już tam popatrzyłem, z jednej i z drugiej strony w las mogę zejść, ale chyba się stąd ewakuuję, bo ta droga to tak, nie patrzyłem w internecie, tam jest hałas. I to wygląda mi na autostradę, tak sobie pomyślałem, że to rzeczywiście przecież jest benzo jakiś Skierniewica. Ja przecież Skierniewica wysiadam, autostrada chyba idzie na północ od Skierniewica. Ja szedłem teraz na północ mniej więcej. No to musi być autostrada, bo taki ruch to na żadnej innej drodze nie będzie. Więc ja się stąd ewakuuję. Zaraz zobaczymy w jakim kierunku, ale na pewno tutaj po lesie łazić nie będę po tych, chociaż mogą być fajne miejsca, no ale ja jestem słuchowcem, przepraszam was najmocniej. Chcecie, przyjedźcie, popatrzcie sobie, o. Na pewno jest tu ładnie. Tu nawet ptaki już nie śpiewają przy autostradzie tak mocno, przynajmniej ich nie słychać. Dobra, idę w kierunku tej drogi. Niedaleko jest do Nieboroba. Więc tam się przejdziemy. No jeszcze jakiś auto mi tu jedzie. No, autostradami jeździłem sporo. No, płatko oczywiście też nad autostradą szedłem, ale to było w jakimś tam Monachium, czy gdziekolwiek indziej, w dużych miastach. Ale także w terenie, tak jak tutaj? No tak mi się trafiło. No bo wnioskuję, że to jest A2. Tak myślę. Taki ruch. No chyba na żadnej innej krajowej nie ma. Może się mylę? Jak się mylę, to trudno. To przykro mi. A może to jest 8? Nie no, chyba 2 to tutaj musi być już. Ach cholera, oba tam. W każdym razie jakaś szybka droga. No. No jeśli to jest 2, to tam będzie do Poznania. A w tamtą stronę będzie do Warszawy. Niby człowiek wie, że są kładki. To pytałem nieraz chłopaków, jak się jechało. Mówili, że dla rowerów jakieś bardziej podrzędne drogi, gdzie nie ma węzłów, to przecież musi być jakaś komunikacja między jednej a drugiej strony. Drugą stroną drogi takiej szybkiego ruchu. No ale nigdy mi się na takowej nie zdarzyło być wcześniej. Dobra, idziemy dalej. Idę przez tą
odległości Ładziwiłów do Nieborowie. Pierwsza będzie manufaktura, potem pałac, oranżeria, ogrody. Ale doszedłem, bo mnie stali, pytam, gdzie tu wejść do pałacu jest, bo tu jest kasa. Mówię, sobie wejdę. WhatsApp. Takie coś. Okej. Manufaktura majoliki. Ja oczywiście tego tutaj nie mogę dotknąć, ale coś nie coś później mi poopowiadają. A poza tym wam mogę pokazać zamek. Pospaceruję z przewodnikiem. A tu jeszcze raz ta manufaktura od zewnątrz. Od strony wejścia, tam gdzie wchodziłem. A teraz się kieruję w kierunku pałacu. Pałac na zewnątrz. Tak to wygląda. A zaraz będę wchodził do wewnątrz. Biblioteka. 12 tysięcy książek. No ja cię proszę. Ja tu zostaję. Reprezentacyjna sala. Biała kaplica, sala reprezentacyjna, balowa. Celowo nie pokazuję po kolei wszystkich pomieszczeń, bo tu jest wszystko oryginalne. Tu jest wszystko oryginalne. To nie zostało zburzone, nie było odbudowywane. Dzieci hałasują. Nie było odbudowane, nie było rozkradzione. Książki, to wszystko oryginalne zbiory. Więc warto to po prostu zobaczyć, dlatego tego nie pokazuję. Tylko pokazuję, że tutaj byłem i wycieczkę z przewodnikiem miałem. Super. Pałac. Już półtorej godziny przewodnik opowiada. Pewnie niedługo będzie koniec. I od drugiej strony pałac. I park na prawo, na lewo. Wszystko symetrycznie, tak jak to w stylu francuskim. No i jestem już w Łowiczu. A dlatego taki przeskok. Gdyż zakończyłem zwiedzanie parku. Była wycieczka z przewodnikiem. Tam oczywiście losowo dobrali ludzie. I miałem iść do Łowicza, no ale jakoś tak się zgadałem z przewodnikiem, bardzo sympatyczny facet. Nawiasem, widzę jak
tak jak i ja. I mówi, że jedzie do Łowicza, to mnie podrzucił. Mówi, że jedzie do Łowicza, to mnie podrzucił. Nie to, że jestem zmęczony, tylko że no, nie sądziłem, że aż 2,5 godziny jeszcze czekając na przewodnika za 45 minut, to ponad 3 godziny jakby straciłem w niebyłowie, więc zanim bym tu doszedł, to byłaby godzina, 2 godziny trzeba byłoby liczyć. Bo jeszcze miałem na stadion Orła podejść w Nieborowie. No to pewnie bym tutaj był dosyć późno. A więc skorzystałem z uprzejmości, porozmawialiśmy sobie i jestem w Łowiczu, wracam do Łodzi. To pewnie drugi peron, tu są oznaczenia chyba, o kurna, tutaj coś robili, bo jejku, ale tu pogodzili. Tak, to jest peron 2. Jejku, tutaj tak nie było, coś tu robili, jak byłem ostatnio w Płocku, przecież to tutaj takiego bałaganu nie było. No cóż, wycieczka zatem trochę zmodyfikowana, ale bardzo udana. Można wracać do Łódeczki. Kiedyś o stacji w Łowiczu i samym Łowiczu będzie oddzielny filmik, więc teraz tutaj się nie roztkliwiam. Poczekam, aż skończą wymontować budynek dworca.